Trafiliśmy w środek jakiejś dziwnej wycieczki, ale dobrze, bo zobacz, Gosia, znowu jesteś w centrum zainteresowania wszystkich. Proszę, przyjechali goście obejrzeć Syrenkę, kolumnę Zygmunta, zobaczyli Glinkę, ale no. Numer. Za nami wycieczka z atrakcjami, jak zawsze. Jedną z nich okazała się Małgosia Glinka, która jest gościem magazynu Krótka Piłka. Dzień dobry. Dzień dobry. Gosia, zostałaś przed chwilą porównana do warszawskiej Syrenki przez pana jednego. Powiedział, że jest z Kielc i zastanawiał się, dlaczego spacerujesz po Warszawie bez piłki. No, dzisiaj zapomniałam. Wyjątkowo nie wzięłam piłki na spacer. No, spacer po Warszawie. Tak. Pierwszy dzień wiosny. Taką mamy pogodę. Mówiłaś, że w Mursi byłoby pięknie teraz, gdybyśmy do ciebie przyjechali. No, ja was zapraszam do Mursi, bo tam słoneczko jest gwarantowane. No, ale Warszawa jest tak samo pięknym miastem. Proszę państwa, cały dzień dzisiaj padał deszcz. Przyjechała Gosia, wyszło słońce, naprawdę. Oto kałuże i oto słońce. Zapraszamy. Krótka Piłka. Kolejne wydanie. Jesteśmy w Warszawie, nie możemy być gdzie indziej, w rodzinnym mieście Małgosi. Małgosia, ale ty stosunkowo wcześnie stąd wyjechałaś, prawda? Chyba. Ile miałeś? Tak. Nastoletnią dziewczyną jeszcze byłaś. No, miałam 17 lat, jak wyjechałam do pierwszego mojego klubu, do Andrychowa. I tak naprawdę dopiero teraz poznaję dobrze Warszawę. No właśnie, jak to jest? Jak ty tutaj wracasz? Bo wszyscy mówią, że ktoś, kto się urodził w Warszawie, zawsze będzie tutaj wracał bez względu na okoliczności. To tak jest, ja tutaj, naprawdę? No, ja tutaj tak naprawdę wracam może nie do Warszawy, tylko do rodziny, do przyjaciół i mnie tu ciągnie. Nie wiem, co mnie tu ciągnie, bo czasami jestem troszeczkę zdenerwowana na pewne sytuacje, ale po prostu, jak mówię, dopóki mam tutaj rodzinę, przyjaciół, zawsze tutaj będę często bywać. Wydaje mi się, że jest taki okres w życiu, gdzie się powinno reprezentować kraj. Jeżeli ma się zdrowie, jeżeli ma się jeszcze taką pasję, to jest najwspanialsza rzecz, która mnie spotkała podczas mojej kariery, granie w reprezentacji. W klubie takich emocji nigdy nie doznałam. I bardzo mnie to dużo kosztowało zdrowie, ale inaczej nigdy bym nie postąpiła. Wiesz, ile meczów zagrałaś w kadrze? Nie wiem. A który był najważniejszy? Wszystkie były ważne. A który pamiętasz najlepiej? Oj, wszyscy mówią o tym półfinale z Niemcami, ale no na pewno mi to utkwiło bardzo w pamięci. A ja ci powiem, ja oglądałem ten mecz z niemieckim komentarzem akurat, bo nie było mnie w Polsce wtedy i tam człowiek, który komentował, nauczył się wymawiać twoje imię i nazwisko dosłownie perfekcyjnie. Nisko. Małgorzata Glinka. Małgorzata Glinka. Tak, rzeczywiście. Podany był wynik. Nawet Glinka... Niemcy. Niemcy. Udało mi się i w odpowiednim momencie po prostu zagrałam swoją życiówkę. Czasami można po prostu zagrać dobry mecz, nie w odpowiednim momencie i niezauważalny będzie, więc ja miałam szczęście to, że i właśnie wydaje mi się, że poprzez ten mecz jestem rozpoznawana tutaj na ulicy, bo były to niesamowite emocje i do tej pory, jak mówię o tym, to łezka mi się kręci wokół. Gosia, już wiemy, że nie zagrasz w tych mistrzostwach z oczywistych powodów, sama o tym powiedziałaś. Będziesz kibicować dziewczynom? No jak? Głupie pytanie. Inaczej to w ogóle sobie nie wyobrażam. To zobaczymy się w Łodzi w hali. Przyjmij to jako prezent dzisiaj. Tak, to już dziękuję bardzo. Będę kibicować z całych sił. I na pewno nie będzie łatwo, ale wierzymy w sukces. Lubię tam być, ale brakuje mi tam czegoś. No, brakuje mi rodziny, brakuje mi przyjaciół, ponieważ... No niestety jest to daleko, to jest 4 godziny samolotem. Ja już, jak jest na przykład wiatr taki silniejszy, to ja mam na balkonie czerwony piasek, więc z pustyni. Więc to jest bardzo daleko. 4 godziny do samolotem można już pojechać wiele, wiele egzotycznych miejsc.
lubisz? Beatlesów? No. Lubię. Lubię. Jest to legenda taka, że moje dzieci na pewno tak samo będą lubić. Lubię, czasami uspokaja mnie ta muzyka i mam miłe wspomnienia z nią. Wiesz, dlaczego zapytałem? Bo nasz szef bardzo lubi też. Tak? Tak. No to pozdrawiam szefa. Jeżeli nie siatkówka, to inny sport na pewno. No, mam do tego predyspozycję, Bóg mi dał wzrost i trochę talentu. I to wykorzystywałam. I chęć do pracy ci dał jeszcze chyba. Tak, ale to wydaje mi się, chęć do pracy to jest równa z pasją, więc jeżeli masz pasję i to automatycznie po prostu masz chęć pracy, to do tego nie trzeba zmuszać. Co pod koniec już ciężko mi było z tą pracą. No zaprzecza w ogóle przede wszystkim zdrowiu i przede wszystkim dlatego mam problemy z kręgosłupem, bo tak naprawdę ja mogę to pokazać. Bo to jest tak, że jeżeli się ma prawą nogę z przodu, to masz tak i w ogóle nie masz żadnego, nie masz siły w tym ręku. Nie masz siły, z czego zabrać atak. Nie ma, bo praktycznie odciągasz tą rękę i ci blokuje staw. Jeżeli masz lewą nogę, zobacz, ile mam więcej siły. No to dlaczego tak nie robiłaś? No bo ja bo po prostu byłam tak nauczona i to było moje przyzwyczajenie. Bo kiedyś byłam małą dziewczynką i nie miałam silnych mięśni brzucha. I ciągnęłam tak, żeby tak było mi tylko wygodniej. I no już potem nie mogłam się odzwyczaić. Dużo było właśnie trenerów, żeby mnie nauczyli inaczej, ale przychodził stres i była prawa noga, prawa ręka. Dla mnie osobiście ta olimpiada była bardzo ciężkim turniejem. I wszyscy mówią, że olimpiada, wspaniale i w ogóle. A to był bardzo ciężki turniej, to była praca od rana do wieczora. Praktycznie wychodziło się rano, się wracało w nocy, mało się odpoczywało. To wszystko było zorganizowane bardzo dobrze, ale trzeba było pokonać wiele kilometrów na piechotę, tak samo w wiosce, żeby pójść zjeść, żeby wrócić, odpocząć, żeby pojechać na trening. I tak naprawdę ten poziom był tak wysoki dla mnie to na tej olimpiadzie, że każdy punkt to było niesamowita impreza na boisku, bo dla mnie naprawdę było ciężko zrobić punkt na tej olimpiadzie i niesamowite doświadczenie. No i tak samo zawiodłam się na wielu osobach, o tak. Zawiodłam się na wielu osobach po tej olimpiadzie I dobrze, że tak się skończyło, a nie inaczej. O tak, jestem zadowolona, zrobiłam wszystko w mojej mocy, ale pewne są takie rzeczy, o których nie chciałabym nawet wspominać już. Pewnego razu, nie wiem dlaczego powiedziałam tak, ale mówię, Roberto, mi się wydaje, że ja mam talent, bo ja super śpiewam chyba, no nie? I do tej pory Roberto ze mnie praktycznie łacha drze, więc... A on ci śpiewa? Że on na przykład piosenkarką, a ty będziesz piosenkarką, bo ty masz talent, no nie? Czyli bo on jest Włochem. Tak. Przecież serenady były jakieś? Nie. Czy z komputera tylko? O, tak. Nie, ale ma bardzo ładny głos, ale nie śpiewa. Dwa razy go słyszałam, jak śpiewa, ale... Nie wiem, czemu nie śpiewa. Tak naprawdę to tych złotych jest mało już w tej drużynie, bo tych dziewczyn, które wygrały Mistrzostwa Europy, już jest mało. No, można policzyć na jednej ręce. I żeby nazwać kogoś złotkiem, to musi sobie zapracować na to, żeby być złotkiem, tak można powiedzieć. Muszę się uczyć, żeby po prostu być trenerem. Muszę się uczyć i muszę skończyć szkołę. To są pewne rzeczy, które trzeba odrobić. Nawet jeżeli się było super zawodniczką,
to trzeba poznać anatomię ciała, trzeba poznać pewne rzeczy, które, o których nie mam pojęcia. Ja nie przekreślam nic i może się różnie ułożyć w życiu, może być tak, że przyjdzie mi później taka ochota do gry, adrenalina, z którą nie mogę nic zrobić i będę grała. Gosia, kiedy trenowałaś ostatni raz? Ostatni raz dotknęłam piłkę na olimpiadzie. To ja cię zapraszam teraz na mały trening jeszcze. Dobrze, dziękuję, chętnie. Tylko nie za silny. Mamy piłkę, jesteśmy w sali treningowej, czyli dla Gosi nic nowego w zasadzie, tylko ta sala wygląda nieco inaczej niż ta, do której Gosia jest przyzwyczajona. Jedno Gosia nie ulega wątpliwości. To właśnie w takiej sali będziesz się przygotowywać chyba do najważniejszego meczu swojego życia, co? No na pewno. Już myślę o tym, żeby się do tego przygotować jak najlepiej. Trochę się czuję nieswojo, bo no lepiej się czuję na boisku zdecydowanie. No ale mam nadzieję, że już zbliżając się do tego momentu będę przygotowana dobrze, tak jak do finału. Ale nie będzie kamer, nie będzie fleszy, nie będzie niczego, będzie spokój. Będzie Roberto razem z tobą? Rozmawialiśmy na ten temat i Roberto by bardzo chciał być przy porodzie. No zobaczymy, no to jest taka chwila, wydaje mi się, że to nie można zaplanować, nie można zaprogramować i trzeba się poddać po prostu tej chwili. Gosia, kobiety się cieszą. Ja wiem i znam ten przypadek z autopsji akurat, natomiast powiedz mi, boisz się? To jest w ogóle inny lęk, wydaje mi się. To jest taki, nie wiem, czy to już we mnie się rodzi ten instynkt macierzyński, ale to jest inny lęk, to jest pozytywne emocje. Pozytywne emocje i czym bliżej, na pewno jestem troszeczkę przerażona tym wszystkim, bo czeka mnie w ogóle zupełnie inne życie. Ale to jest, każda kobieta musi przejść to i wydaje mi się, że damy sobie radę. Gosia, ja przygotowując się do naszego dzisiejszego programu, przejrzałem taką grubą historię spisaną przez ciebie, przez twoje koleżanki, wywiady i tak mniej więcej od dobrych 7-8 lat w rozmowach z tobą przewijał się wątek rodziny, ale nie tylko na zasadzie, że mąż, ale takiej pełnej rodziny, że jest dziecko, może dzieci. Ty w pełni świadomie o tym mówiłaś od dawna. Tak, rzeczywiście. Ja jestem osobą bardzo rodzinną i zawsze już od długiego czasu się obracałam, odwracałam na dzieciaczki. No i to jest spełnienie moich marzeń. To jest naprawdę, i w ogóle czuję się szczęściarą, bo bardzo nam się szybko to udało i naprawdę czuję się spełnioną kobietą. Dość długo się bawiłam lalkami, bo wychodziłam jeszcze, ja byłam wysoka zawsze, więc wzbudzałam trochę sensację, bo wychodziłam przed blok jeszcze mając 8 lat z wózkiem i z moim bobasem, który ma na imię Maciek, które mam do tej pory. I teraz wspominam to, z moją siostrą ostatnio wspominałyśmy, że spacerowałam jeszcze długo z tym wózkiem, no i teraz no, nie, już drugie dziecko mogę powiedzieć, że mi się rodzi, bo ten bobas były moje pierwsze. A powiedz mi, a taka wiedza praktyczna nabyta w wieku lat 3-4, kiedy małe dziewczynki bawią się w dom, przydaje się? Może ci się przydać teraz, czy nie? Nie wiem. Wydaje mi się, że to zupełnie inaczej, bo to przebierać lalki można, prawda? Ale no, ja nie będę teraz przebierać lalki i będę musiała uważać na główkę, na rączki i w ogóle pod tym względem nie jestem w ogóle jeszcze teraz dokształcona. Dopiero mam zaczynać szkołę rodzenia, więc to, co teraz mam, to jest tylko właśnie szkoła z rad dziecinnych. Gosia, czego ci życzyć na koniec naszego spotkania dzisiejszego? Tego, co zawsze, co we wszystkich wywiadach, zdrowia, ale nie tylko dla mnie, ale dla naszej całej trójki. To tego życzę. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć tobie. I państwu, kobiety w ciąży naprawdę wyglądają przepięknie. Dziękuję.